teraz w studiu Kołobrzeg z okazji jutrzejszej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozmowa z historykiem, nauczyciel historii od ponad 30 lat, Ireneusz Piecyk. Bardzo serdecznie pana witam. Dzień dobry, witam państwa. Te rozmowy, które przeprowadzamy z tej okazji na antenie, zawsze mają taki jeden wspólny mianownik, który zmierza do tego, żeby spróbować określić perspektywę historyczną tego czasu minionego. No 30 lat uczenia historii młodzież, to jest taka perspektywa, która mnie bardzo interesuje. Bardzo proszę, ale zanim o tej perspektywie, to bardzo proszę przypomnieć ten mit, który nam towarzyszy, czyli ten 11, który jest symboliczny. Tak jest. Takiej powszechnej pamięci zbiorowej czy w publicystyce uznaje się, że 11 listopada to jest początek niepodległości Polski. 11 listopada 1918 roku. Oczywiście jest to uproszczenie. Tak naprawdę początki niepodległego państwa polskiego sięgają końca października 1918, kiedy zaczęły tworzyć się lokalne ośrodki władzy. Najpierw w Cieszynie, potem w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna. 7 listopada powstaje w Lublinie tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego, a sam marszałek późniejszy Piłsudski przybywa do Warszawy 10 listopada. 11 otrzymuje władzę wojskową od istniejącej tam już w Warszawie Rady Regencyjnej, a 14 obejmuje władzę cywilną. Czyli to są te gorące dni. Ale pamiętajmy, że na przykład we Lwowie Polacy rozpoczynają walkę o wyzwolenie miasta już 1 listopada. Walkę bardzo taką ciężką i krwawą z Ukraińcami. I kiedy Piłsudski obejmuje w Warszawie władzę, to tej Polski tak naprawdę nie ma w sensie geograficznym. Nie wiadomo, gdzie ona się kończy, gdzie zaczyna. Nie ma granic. Tereny, które aspirują Polacy, są objęte pretensjami praktycznie wszystkich sąsiadów. I przez następne 3 lata będą toczyły się intensywne walki o, można powiedzieć, każdy skrawek terenu. Ujmując tak skrótowo, 11 listopada to tylko symbol, to tylko taka data, która ma nas skupić na obchodach tego święta. Natomiast proces odzyskiwania niepodległości, w sensie już takim faktycznym, to są miesiące końca roku 18 i początku 19, a potem 3 lata intensywnych walk. No i tutaj trzeba jeszcze jedną ważną sprawę podkreślić. Ta Polska, która się rodzi, jest w niesłychanie trudnej sytuacji. My dzisiaj pamiętamy o zniszczeniach wojennych II wojny światowej, ale I wojna światowa przyniosła równie koszmarne zniszczenia i straty materialne. Różnice do tego między zaborami. No choćby taka ciekawostka. W zaborze pruskim i rosyjskim jest ruch drogowy prawostronny, w zaborze austriackim lewostronny. W zaborze rosyjskim tory są szersze, prawda, bo obowiązuje system rosyjski. Różnice w systemie prawnym, różnice w systemie oświatowym, w systemie administracyjnym, a nawet w mentalności ludzi. To wszystko powoduje, że scalenie tych różnych terytorium w jeden organizm państwowy jest bardzo trudne i choćby z tego powodu trzeba wyrażać szacunek i podziw dla naszych przodków, którzy w takiej sytuacji potrafili zbudować niepodległe państwo. Ale tutaj przy tej okazji też nie sposób nie zapytać, bo przed wyborami ostatnimi parlamentarnymi bardzo popularna była w internecie taka mapa wpływów, która mówiła o pękniętej Polsce wschód, zachód, liberalna Polska zachodnia, konserwatywna wschodnia i że to ma początek, swoją genezę właśnie w tym podziale wpływów zaborców. Jak pan na to patrzy? Ja bym aż tak daleko nie sięgał. Ja myślę, że ten podział, to rozbicie takie mentalne między tymi dwiema częściami współczesnej Polski sięga raczej roku 45.
ta Polska umownie wschodnia, to są tereny, które należały do II Rzeczpospolitej i które mają jakąś tam kontynuację kulturową i narodowościową w poprzednich epokach, w poprzednich wiekach. Natomiast tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych, na terenach północnych i wschodnich mamy zbiorowość, która ukształtowała się dopiero po wojnie, która jest tak naprawdę zlepkiem przybyszów z różnych stron, nie tylko Polski, bo tutaj trafiali przecież też imigranci z Europy Zachodniej. A więc to, co tutaj obserwujemy w sensie takim społecznym i politycznym, to jest dopiero tworzenie się. 50 lat dla historyka to jest tak naprawdę bardzo krótki czas. Dopiero w ostatnich latach, tak naprawdę można powiedzieć po roku 80, mieszkańcy tego rejonu, czy tych rejonów, zaczynają uznawać to za swoją ojczyznę, prawda? Do tej pory tutaj obowiązywało taka tymczasowość. To, co było przed nami, to było niemieckie, godne potępienia i zniszczenia. Dopiero po tej odzyskaniu suwerenności, po 89 roku, my utożsamiamy się, prawda, z tym terenem. My zaczynamy dbać o te tereny. Widać to na ulicach, w obejściu, prawda. To wszystko powoduje, że dopiero teraz kształtuje się ta świadomość narodowa i społeczna na tym terenie, którą możemy uznać właśnie za taką nowoczesną. Ale dokąd to będzie zmierzało, jaki będzie tego kierunek, kto to przewidzi, prawda? Przy tej okazji może popatrzmy na Kołobrzeg, bo pamiętają kołobrzeżanie doskonale, jak stawiano pomnik marszałka w Kołobrzegu, tak. Jakie temu towarzyszyły napięcia, a wręcz protesty. I dosyć długo, no nie powiem bojkotowano, ale no nie było takich gremialnych manifestacji jak w tej chwili. W tej chwili wszyscy przyjęli to skupiają jako... Skupiają się, tak. Tak. Ma pan jakąś obserwację tego? Pan Gryczko, to pamiętam, świętej pamięci, był inicjatorem i niestety zmarł, nie doczekawszy chyba satysfakcji z istnienia tego pomnika w takim pełnym wymiarze. Tak. Obecnie przy pomniku Piłsudskiego odbywają się wszystkie uroczystości, prawda? Wszystkie środowiska, wszystkie siły polityczne traktują to miejsce jako szczególne w Kołobrzegu. I rzeczywiście dla kogoś, kto tutaj przybył po 45 roku, obecność pomnika marszałka, który nie ma żadnych związków z Kołobrzegiem, może się wydawać dziwna, prawda? Ale musimy pamiętać, że ten pomnik jest symbolem obecności Polski tutaj. Przedtem przecież w Kołobrzegu istniały pomniki Wilhelma II, istniały pomniki Hitlera, a więc my ten obszar, ten teren, tą naszą małą ojczyznę po prostu zagospodarowaliśmy, prawda? Umieściliśmy tego bohatera, który może być elementem wspólnym dla wszystkich Polaków. Ale jak pan mówił tutaj, przepraszam, wejdę w słowo, o tym podziale, to wydaje mi się, że na przykładzie tego właśnie monumentu był bardzo widoczny, bo była jakaś część mieszkańców, która z niewiadomych powodów była przeciwna. No na pewno tutaj też pewną rolę odgrywa postać samego marszałka. Bo pamiętajmy, to jest, był człowiek, który może budzić podziw. Od studenta, zesłańca syberyjskiego, spiskowca, można nawet powiedzieć w pewnym momencie terrorysty, bo prowadził działalność zbrojną w czasie rewolucji 1905 roku na podobieństwo dzisiejszych różnych bojówek terrorystycznych, przez żołnierza, w końcu męża stanu, który, no można powiedzieć, skompromitował się w 1926 roku. Co ciekawe, ta data 1926 znajduje się na pomniku marszałka w Kołobrzegu. Dla mnie jest to na przykład bardzo dwuznaczne. Ale no na pewno ta postać może budzić różne kontrowersje. To wyjaśnijmy, może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym 26 rokiem. Tak. Dla przypomnienia, Józef Piłsudski objął stanowisko najpierw naczelnika państwa w 18 roku.
kiedy Sejm Ustawodawczy uchwalił nową konstytucję, tak zwaną konstytucję marcową w 2021 roku, fotel prezydenta ofiarowano Piłsudskiemu. Tyle tylko, że konstytucja napisana, skrojona na potrzeby narodowej demokracji ograniczała kategorycznie władzę prezydenta, zdając sobie właśnie sprawę z tego, że tym prezydentem może być Piłsudski. I Piłsudski to odrzucił. Piłsudski zrezygnował, usunął się w zacisze i w 26 roku na czele wojska dokonał zamachu stanu. To był zamach stanu, można powiedzieć zbrodnia. Obalił rząd, obalił prezydenta i przejął władzę, wprawdzie nie jako dyktator, on był taką szarą eminencją tego systemu, ale no, zwalczał opozycję demokratyczną bardzo aktywnie. Piłsudski zresztą chyba nie rozumiał demokracji jako systemu. On stawiał na pierwszym miejscu państwo. Dla niego państwo było istotą, nie tyle wola społeczna. No to te tak. Analogie mamy do dzisiaj. Niektóre. No niestety tak. Ale co ciekawe, dla mnie na taką najbardziej intrygującym momentem tego zamachu majowego jest spotkanie Piłsudskiego z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w Warszawie. I to jest niesłychanie wymowne, bo spotkali się dwaj przyjaciele. Oni w czasie rewolucji 905 roku mieszkali w jednym pokoju. Piłsudski wydawał robotnika, czyli to pismo socjalistyczne, przygotowywał przemówienia i tak dalej. Wojciechowski zajmował się aprowizacją, bo sam Piłsudski potrafił ugotować tylko herbatę i jajka na twardo. I ci dwaj ludzie, którzy mieszkali pod jednym dachem, nagle po 30 latach spotykają się na moście Poniatowskiego, reprezentując zupełnie inne koncepcje, prawda? I się nie porozumiewają. To jest ciekawe. Czyli taka niesłychanie, można powiedzieć, dramatyczna historia, która pokazuje, jakimi drogami ci twórcy naszej niepodległości potem kroczyli. Jedni drogą takiego... jak to można powiedzieć, ludowładztwa, czyli tego dążenia do pełnej demokracji. Drudzy, tego, że państwo jako organizacja, jako dorobek społeczeństwa jest najważniejsze i tutaj silna władza. I stąd te kontrowersje przez całe dwudziestolecie międzywojenne, stąd te wszystkie, można powiedzieć, nawet walki polityczne, bo to prowadziło do starć ulicznych, do użycia wojska, do użycia policji, do utworzenia obozów w Berezie Kartuskiej i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Ja mam nadzieję, jestem pewny, że tak jak pan prowadzi wykłady, pan uczy młodzież szkół średnich. Tak, ja uczę w szkole podstawowej w Rymaniu i w zespole szkół Macieja Rataja w Gościnie. Tak. Pytam o to, bo czas na konkluzję. Tak ciekawie tutaj pan zaszkicował tą historię współczesną Polski, że na konkluzję nam zostało parę minut tylko, ale ona jest bardzo ważna, bo chcę wrócić do początku rozmowy, do początku spotkania i zapytać o tą perspektywę 30-letnią, bo przeżył pan przecież socjalizm, czy też jak niektórzy mówią, no, próbę wprowadzenia w Polsce komunizmu. Też uczono wtedy, też nas uczono. I ludzie jakoś sobie dawali radę, nie było podręczników, były w ogóle dziwne sytuacje, z powielaczy gdzieś się przepisywało. Dokładnie. Proszę spróbować tą perspektywę zaszkicować. No, pamiętajmy, że w PRL-u Święto Niepodległości było zabronione, prawda? Za udział w manifestacjach czy demonstracjach, zwłaszcza po stanie wojennym. Z okazji 11 listopada ludzie trafiali do więzienia. Milicja używała pałek i gazu łzawiącego. I to w całej Polsce. Również w miastach naszego regionu. W Koszalinie, w Słupsku, w Kołobrzegu. Wszędzie działy się takie rzeczy. Dopiero kiedy komuniści poszli na taką liberalizację i próbę dogadania się z opozycją, przywrócono Święto Niepodległości. Ale ono w świadomości społecznej jeszcze nie było takie pełne. Rzeczywiście, kiedy zacząłem pracę w roku 1990, to dla niektórych ludzi święto tak zwanej rewolucji październikowej było ważniejsze niż Święto Niepodległości.
Przez te lata na pewno możemy zaobserwować wzrost świadomości narodowej. Coraz więcej flag na ulicach z okazji tego święta, coraz więcej imprez, nawet w takich niewielkich ośrodkach jak Rymań, prawda? Władze samorządowe, stowarzyszenie historyczne co roku organizują taką ciekawą imprezę związaną z obchodami niepodległości. Spotkanie przy kawie i przy ciastku, ale też występy zespołów ludowych i zespołu Pionier z Kołobrzegu. Przepraszam, tak. Musimy się żegnać powoli. Tą szkolną konkluzję jeszcze bym bardzo pana prosił, czyli no, to jest ta materia, z którą pan pracuje na co dzień. Uczniowie, ich chłonność, ich poczucie polskości. Jak to wygląda w tej chwili? Bo szybciutko, ja też miałem nauczycieli natchnionych, ale były ich pojedyncze przypadki, które mogę przywołać. A tak generalnie to nie było, niestety. No niestety młodzież bardzo szybko wyczuwa sztuczność czy patos, prawda? Na pewno ceni tych, którzy wkładają w swoją pracę ducha, jakąś tam energię. I wtedy ona to jakoś tam przyjmuje. Na pewno obserwujemy poczucie dumy. Na pewno większość młodych ludzi jest dumnych z tego, że są Polakami i utożsamiają się z tymi wartościami, o które walczyli ich przodkowie. To możemy w ciągu tych ostatnich lat zaobserwować z pełną wyrazistością. Dziękuję za tą optymistyczną konkluzję. Myślałem, że będzie pan narzekał, że młodzież jest niedobra, nie interesuje się historią. Nieprawda. To nieprawda. A jeszcze dostępność do podręczników, bo to też budzi emocje. Jednozdaniowo. Podręczniki są najróżniejsze. Każdy nauczyciel, każda szkoła może wybierać w różnych zestawach. I tutaj myślę, że w dzisiejszych czasach nie można na ten problem narzekać. Główne kontrowersje dotyczyły podręcznika profesora Roszkowskiego do historii i teraźniejszości, ale moim zdaniem to jest sztucznie nakręcona sprawa związana z polityką. Nie ma to nic wspólnego z rzetelną wiedzą historyczną. Czyli jako nauczyciel ma pan pełną swobodę, nikt panu przez nie nakazuje. Dokładnie. Poleca pan swoim uczniom to, co pan uważa. Tak. Dokładnie. Nie ma żadnych problemów w zdobyciu wiedzy, tym bardziej w obecnych czasach, kiedy mamy internet i gdzie wszelkie możliwe opcje są obecne i każdy, kto jest zainteresowany, może poszerzyć swoją wiedzę w dowolnym kierunku. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia, za ten mini wykład i konkluzję. Ireneusz Piecyk, nauczyciel historii od ponad 30 lat, był gościem studia Kołobrzeg. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.